strasznie dużo słyszy się o kreatywności, o dzieciach i tak dalej. Ja sam staram się nigdy nie dorosnąć. Dlatego od czasu do czasu specjalnie robię rzeczy, które no, nie przystają dorosłym. Jedna z tych rzeczy to jest zmiana tematu tej prezentacji. Wyście o tym nie wiedzieli, ja to zrobiłem zaraz tutaj. Posłuchacie o zupełnie czymś innym. Natomiast mówimy też o następnym pokoleniu, mówimy o rozwoju, mówimy o tym, co zrobić, żeby następnym pokoleniom żyło się lepiej. Czasem chodzi o to, żeby rzucić wyzwanie idei, która wydaje się tak oczywista, że nikomu nie przyszło do tej pory do głowy, rzucić jej wyzwania. Wiecie, ile trwała służba wojskowa w Prusach Wschodnich, obowiązkowa dla każdego obywatela? 20 lat. 20 lat, słuchajcie. I nikomu nie przyszło do głowy. Teraz narzekacie, że państwo wam robi krzywdę. 20 lat w wojsku. Był czas, za czasów Cesarstwa Rzymskiego, że w Rzymie, słuchajcie, było więcej niewolników niż Rzymian. I nikomu nie przyszło do głowy się zbuntować. Dlatego, że właśnie, sposób, w jaki zawsze robimy rzeczy, wcale nie musi być najlepszy. Chciałem wam przedstawić jednego kolesia. On wygląda tak, natomiast on kiedyś miał 7 lat. Tak jak Shakespeare. Nie? On też kiedyś chodził do szkoły. Słuchajcie, to jest Karl Friedrich Gauss. Genialny matematyk, który żył na przełomie XVIII i XIX wieku. Gauss zrobił doktorat w wieku 22 lat. W wieku 30 lat był profesorem. Natomiast on też miał 7 lat. I chodzi, wyobraźcie sobie, do szkoły. I pewnego dnia w szkole, na matematyce, nauczyciel zadał dzieciakom do zrobienia rzecz, która, jak jemu się wydawało, uwolniłaby go od tych bachorów na przynajmniej godzinę. Powiedział, będziecie liczyć ciąg arytmetyczny, czyli policzycie sumę wszystkich liczb, które składają się na ciąg od 1 do 40. Nauczyciel chciał sobie sprawdzić fejsa, czy cokolwiek innego chciał sobie tam porobić, nie? Mówi, to zajmie te dzieciaki przynajmniej na godzinę. Natomiast ku jego przerażeniu Gauss podszedł do niego po niecałej minucie i powiedział, skończyłem. Mówi, jak to zrobiłeś? To jest niemożliwe. On mówi, skończyłem. Wszystkie dzieciaki, słuchajcie, wiecie, jaka jest suma liczb od 1 do 40? Nie wiecie? Jesteście w stanie to policzyć w pamięci. Poważnie. Tylko musicie podejść do problemu w troszeczkę inny sposób. Gauss zauważył, mały Gaussik, zauważył, że w tym ciągu, słuchajcie, występują pary liczb 1 i 40, 2 i 39, których suma zawsze daje 41. Ile jest takich par? 20 par po 41. Potraficie pomnożyć w pamięci 20 razy 41? 10 razy 41 to jest 410, 20 razy 41, 820. To było trudne? Nie. A te dzieciaki co robiły? Siedziały i dziubały. 1 plus 2 plus 3. Oddawały te prace, słuchajcie, po godzinie z błędami. Gauss policzył w głowie i policzył bezbłędnie. Nauczyciel Gaussa stwierdził, że talent tego chłopaka należy rozwijać. Nie stłamsił go, czyli robił dokładnie to, o czym słyszeliście, kiedy mówił sen Ken Robinson, tak? On wziął tego chłopaka i zaczął go rozwijać matematycznie. Gaussowi, słuchajcie, zawdzięczamy, dlaczego o tym mówię? Gaussowi zawdzięczamy coś takiego. Zawdzięczamy rozkład normalny, zwany też krzywą Gaussa, krzywą dzwonową i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo przydatne statystycznie narzędzie do liczenia rozkładu różnych cech w społeczeństwie. Gdybym kazał każdemu z was spisać waszą wagę tutaj tym ludziom na tej sali, to jest spora szansa, słuchajcie, że wasza waga rozkładałaby się według tego rozkładu normalnego. To znaczy, byliby ludzie strasznie chudzi, tacy, którzy chodzą po górach i tak dalej, nie? Byliby ludzie grubsi, tacy, którzy nie chodzą po górach, tylko siedzą cały czas, grają w gry komputerowe, jak ja. Ale to byłyby ekstrema, a większość z was uplasowałaby się gdzieś po środku. Taką samą cechą, słuchajcie, jest wasz wzrost. To znaczy, że gdybyśmy go zmierzyli, to dokładnie według takiej samej krzywej dzwonowej w większej populacji rozkłada się ta cecha. Ludzie różne rzeczy robili, słuchajcie, z tą krzywą dzwonową. Między innymi jeden z inżynierów, pilot, oblatywacz, nazywał się Antoine de Saint-Exupéry. On
Nie wiem, czy wiecie, w jaki sposób on stosował krzywą dzwonową. On ją nazywał inaczej. Wiecie, jak nazywał Antoine de Saint-Exupéry krzywą dzwonową? Co nie? To jest wąż, który zeżar słonia. Ale to jest nic innego, słuchajcie, jak ta krzywa dzwonowa. I teraz mnóstwo rzeczy da się rozłożyć na tym standardowym rozkładzie. Między innymi, słuchajcie, da się rozłożyć wasze umiejętności jako kierowców. Macie prawo jazdy, prawda? I teraz wasze umiejętności jako kierowców rozkładają się dokładnie tak samo wzdłuż tej krzywej dzwonowej. To znaczy są ludzie, którzy jeżdżą totalnie do dupy. I są ekstremum na bardzo niskim. Są jakby tam na trąbie słonia. Są ludzie, którzy jeżdżą rewelacyjnie. To są goście, którzy są tam za tyłkiem słonia. Tak? Za bardziej bliżej głowy słonia. A większość z was jeździ średnio. Pomimo tego, że teraz uważajcie, 95% kierowców uważa, że jeździ lepiej od innych. Co jest generalnie matematycznie niemożliwe, ale macie to, prawda? Jedziecie sobie autostradą i w pewnym momencie ktoś was wyprzedza. Wiesz, co za wariat, nie? W takich warunkach jechać tak szybko. Ale z drugiej strony doganiacie kogoś, kto jedzie wolno, mówi, cioto, jak jedziesz, tak? Powinieneś jechać szybciej. I teraz wychodzi na to, że słuchajcie, na tej autostradzie jesteście jedynymi osobami, które jadą z odpowiednią prędkością, co nie? Bo ci, co jadą wolniej od was, to są cioty. Ci, co jadą szybciej od was, są wariaci drogowi. Tak to wygląda. My tak uważamy. I teraz problem polega na tym, słuchajcie, że prawo w ogóle nie bierze pod uwagę tego, że my mamy różne umiejętności i nie bierze tego pod uwagę, że my mamy aspiracje do tego, żeby jeździć lepiej. Że chcemy być, słuchajcie, w tym 95. centylu i tak dalej, i tak dalej. Studenci MBA mają dokładnie tak samo. Są badania, które jakby pyta się studentów MBA, jeśli chodzi o twoją grupę, to wydaje ci się, jeśli chodzi o wyniki w nauce w twojej grupie, w którym jesteś procencie? I słuchajcie, 95% studentów MBA mówi, że są w ostatnim tym 10. centylu. To jest jakby, ten rozkład normalny jest bardzo, bardzo przesunięty, dlatego że oni wszyscy uczą się lepiej od innych. Tak? Ci gorsi, to jest strasznie puste miejsce tam na dole. Więc słuchajcie, prawo w ogóle nie bierze pod uwagę tego, że my mamy różne umiejętności. Mało tego, te umiejętności, one są poddawane czemuś takiemu, co nazywa się standardowym testem. Mamy standardowy test na prawo jazdy, musicie zdać wszyscy standardowy egzamin, a następnie wszyscy macie te same prawa i obowiązki, niezależnie od tego, jak jedziecie. Słuchajcie, jeśli chodzi o standardowe testy, to ja mam tutaj taką genialną infografikę, tak? To jest sprawiedliwość. Tu jest napisane, żeby dokonać sprawiedliwego wyboru, wszyscy wykonają ten sam test. Wszystkie zwierzęta wykonają ten sam test. Wdrapcie się na drzewo. Tak? Prawo, słuchajcie, traktuje wszystkich kierowców dzisiaj równo. Natomiast to wcale nie jest najlepszy pomysł. To absolutnie nie jest najlepszy pomysł. Natomiast nikomu nie przychodzi jeszcze do głowy rzucać wyzwanie temu pomysłowi. A ja chciałem was do tego namówić. Rzućcie wyzwanie temu pomysłowi. Dlaczego nam to nie przychodzi do głowy? To jest to, o czym mówi Ken Robinson. Szkoła, słuchajcie, uczy nas takiej standaryzacji. Standaryzacji, gdzie wszystko jest generalnie tak samo. Mam rację? Nie mam. Wczoraj, słuchajcie, szóstoklasiści pisali próbny test. Tam na koniec szkoły się pisze taki test. Tak? I teraz mój syn pisał ten test. On ma w klasie 24 dzieci, z czego 18 ma zaświadczenie o dyslektyce. Dyslektycy mają dwa razy dłużej na napisanie takiego testu. Nie? To jest tak jak za ADHD. My nie wiedzieliśmy wcześniej, że możemy to mieć, natomiast dzisiaj mamy i to jest takie strasznie nagminne. Tak? Słuchajcie, kiedyś normę dyktował ogół. A dzisiaj norma, słuchajcie, to jest większość w tej klasie, to jest dysleksja. Większość dzieciaków, słuchajcie, ma dysleksję. To nie jest normalne. I teraz chciałem wam powiedzieć jeszcze drugą historię i jakby połączę tę historię w jedną całość. Znowu stary człowiek, ale opowiem o jego młodości. Nazywa się Daniel Kahneman. Daniel Kahneman dostał Nagrodę Nobla w 2002 roku za badania, które przeprowadzał wspólnie z Amosem Tverskim na temat decyzji ekonomicznych, które podejmujemy. Naprawdę przełomowe badania. Natomiast on też, słuchajcie, chodził do szkoły. Po studiach
Daniel Kahneman, on był w Izraelu, kończył uniwersytet. Po studiach musiał obowiązkowo przepracować kilka lat dla armii. Oni tam tak mają. Daniel Kahneman, ponieważ kończył psychologię, pracował jako psycholog dla armii, między innymi ewaluował ludzi, którzy mieli predyspozycję do tego, żeby zostać oficerami. Ewaluował pilotów, mówiąc, dlaczego będziesz lepszym pilotem i tak dalej. I teraz szok, który on spotkał zaraz po przyjściu do armii, to był ten koleś, sierżant, słuchajcie, taki typowy sierżant, który wrzeszczał na pilotów myśliwców. Wrzeszczał. I Kahneman w którymś momencie przyszedł do niego i mówi, słuchaj stary, dlaczego ty wrzeszczysz na tych pilotów? Czy nie lepiej byłoby ich pogłaskać, pochwalić i tak dalej, i tak dalej? A ten sierżant mówi, nie! Mam naukowe badania, które mówią, że wrzeszczenie działa dużo lepiej niż chwalenie. Zgadzacie się z tym? Są naukowe badania tego sierżanta. Jak on to robi? Mówi tak. Słuchaj, jeśli mój pilot zrobi rewelacyjny manewr i ja go pochwalę, to następnym razem on najprawdopodobniej ten manewr spieprzy. Natomiast jeśli ja nawrzeszczę na mojego pilota, dlatego że skopał całkowicie jeden manewr, to następnym razem on się poprawia. I teraz co działa lepiej? Pochwała czy nawrzeszczenie? Kahneman no, nie mógł się zgodzić z taką, nie zgodzić z taką żelazną logiką, prawda? Natomiast, słuchajcie, to jest matematyka. I to jest coś takiego, co nazywa się regresja. Prawdopodobieństwo, słuchajcie, tego, że jeśli wyszło wam coś naprawdę ekstra, zrobicie to jeszcze raz super ekstra, jest dużo mniejsze niż, że spieprzycie to następnym razem. Prawdopodobieństwo, jeśli skupaliście coś dokumentnie, prawdopodobieństwo, że zrobicie to następnym razem lepiej, jest dużo większe niż to, że powtórzycie następnym razem swoją porażkę. I teraz to jest mylenie przyczyny ze skutkiem. Tak? Czyli to nie pochwała albo nagana tak naprawdę robią tę poprawę, tylko tak naprawdę to jest coś, co jest skutkiem, a nie przyczyną. I teraz szast prast idziemy do kodeksu drogowego. W jaki sposób, słuchajcie, wy jako kierowcy jesteście nagradzani w kodeksie drogowym? Poważnie pytam. Jak? Programem lojalnościowym, tak jak zbierzesz odpowiednią ilość punktów, to możesz się zgłosić na komendę po swoje nowe prawo jazdy. Tak to dokładnie wygląda. Nie, słuchajcie, prawo jest tworzone za pomocą systemu kar, dlatego że system kar daje ułudę poprawy. To znaczy, że jeśli ja jestem ukarany, albo przynajmniej ktoś mnie próbuje ukarać, to ja zwalniam, rzeczywiście, ale czy to się przekłada na zmianę postawy? Czy ja chcę, słuchajcie, po takiej karze jeździć wolniej? W ogóle. Co jest nagrodą, słuchajcie, w obecnym systemie prawa? Nagrodą jest brak kary. Jeśli ja ominę, słuchajcie, te kontrole, to jest dla mnie nagroda. Zwolnię, przerobiłem was, nie? Przejeżdżam. Natomiast nie ma zmiany w postawie. Jak powinno być? Powinno być tak. Powinno być tak, że karą jest brak nagrody. Tylko, że my nie rozdajemy żadnych nagród. Zdobyliście jakieś nagrody za prowadzenie samochodu? Nie ma czegoś takiego, słuchajcie. Albo tak się wam wydaje. W Sztokholmie stoi radar, który mierzy prędkość, fotografuje tak naprawdę wszystkich kierowców, którzy koło niego przejeżdżają. To jest radar, który jest postawiony koło szkoły. Tam jest ograniczenie do 30 km na godzinę. I ludzie notorycznie je łamali. I teraz zastanawiano się, w jaki sposób sprawić, żeby ludzie chcieli jeździć wolniej. I idea tego radaru jest następująca. On robi zdjęcia wszystkim. Ludziom, którzy przekraczają prędkość i ludziom, którzy nie przekraczają prędkości. Zgodnie z tą ideą, że prawo traktuje wszystkich równo. Ale jeśli przekroczysz prędkość, radar zachowuje się w sposób zupełnie standardowy. Dostajesz list, w którym jest napisane, to jest twoje zdjęcie, tak? I o, jakby fotografia ta kosztuje cię 100 koron, 100 euro i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli, słuchajcie, ktoś przejeżdża koło tego radaru i jedzie poniżej wyznaczonej prędkości, ta osoba dostaje zdjęcie i dostaje list. A w tym liście jest napisane coś takiego. Gratuluję, jesteś super kierowcą.
za to, że nie przekroczyłeś prędkości w okolicy tego radaru, uczestniczysz w loterii, w której możesz wygrać 100 euro, 100 koron i tak dalej, i tak dalej. Genialny system, słuchajcie, kto finansuje nagrody? Samofinansująca się maszyna. I teraz, to jest dosyć stary pomysł, on pochodzi z 2010 roku. I teraz, jak ja opowiadam o tym pomyśle, to słyszę ludzi, którzy mówią, słuchaj Paweł, ale co będzie, bo my Polacy tak mamy, jak mówi Biedronka, że uwielbiamy oszukiwać, tak? Co będzie, jeśli ci ludzie będą specjalnie przejeżdżać wolno koło tego radaru, żeby wziąć udział w nagrodzie, w losowaniu nagród? Ja mówię, słuchaj stary, wyobraź sobie taką sytuację. Jesteś politykiem, stajesz przed milionem telewizji, milionami telewidzów i mówisz, liczba ludzi, którzy jeżdżą wolno koło naszych radarów jest zbyt wysoka. Chciałbym żyć w kraju, słuchajcie, w którym mamy takie problemy. Poważnie. Natomiast a propos tego systemu kar i nagród. My jesteśmy w stanie pomyśleć o zaprojektowaniu kodeksu drogowego w taki sposób, żeby nie tylko karał, ale żeby nas nagradzał. Żeby nagradzał ludzi, którzy jeżdżą lepiej od innych. Żeby dążyli do tego, żeby jeździć lepiej od innych. Tu jest właśnie grywalizacja, czyli zamienianie, słuchajcie, wszystkich aktywności w grę. Gra, w której uczestniczę dobrowolnie. Chcę zbierać punkty, ale nie punkty karne, ale punkty dobre, tak? Dlatego, że za zebranie odpowiedniej ilości tych dobrych punktów należy mi się jakaś nagroda. Jaka nagroda, słuchajcie, może się wam należeć? Po pierwsze, jeśli zdobędziecie, nie wiem, przez 2 lata będziecie jeździć tak, żeby nie zdobyć mandatu, możecie dostać zniżkę na podatek. To jest kwestia jakby rozwiązania systemowego. Bo dzisiaj jest nagroda za jeżdżenie bezwypadkowe, tylko dają ją wam prywatne firmy. Macie zniżki na OC i tak dalej, dlatego że firmy doskonale już zdają sobie sprawę z tego, że jako niewypadkowi kierowcy jesteście dla nich więcej warci. Ale dla państwa też jesteśmy więcej warci jako niewypadkowi kierowcy. Bo leczenie tych ofiar wypadków, słuchajcie, utrzymywanie policji, systemów radarowych i tak dalej kosztuje straszne pieniądze. Gdyby wszyscy chcieli jeździć wolniej, my nie mielibyśmy tych problemów. Ale musimy. I teraz pierwszy pomysł na nagrodę jest właśnie taki. Dostajesz zniżkę na podatek. Ale mam lepszy pomysł, słuchajcie, który wymaga już jakby troszeczkę bardziej poważnego myślenia. To jest karta, wychodzisz wolny z więzienia. Jeśli ja, słuchajcie, jeżdżę przez 2 lata bezpiecznie, nie przekraczam prędkości, nie zapłaciłem żadnego mandatu i tak dalej, to powinienem dostać taką kartę i następnym razem, jak mnie złapie policjant, który mówi, nie zapiął pan pasów, to ja powinienem mieć możliwość użycia takiej karty. Dlatego, że ja z moimi umiejętnościami, 2 lata, słuchajcie, bez wypadku, 4 lata, to już jest kwestia zaplanowania, tworzę dużo mniejsze zagrożenie na drodze niż człowiek, który 2 miesiące temu zrobił prawo jazdy i jeździ bez pasów. My mamy różne umiejętności zgodnie z tą krzywą, tak? Mamy różne umiejętności jako kierowcy. Lepsi kierowcy powinni mieć pozwolone na więcej. Wiem, że wam się teraz w głowie przewraca, tak? A co jeśli ten lepszy kierowca kogoś zabija albo coś tak, i tak dalej, i tak dalej. To się będzie zdarzać, niezależnie od wszystkiego. Natomiast ja wierzę, słuchajcie, bardzo mocno, że jeśli rozdamy tym kierowcom nagrody zgodnie z ich umiejętnościami, to będziemy mieli ludzi, którzy chcą jeździć bezpiecznie. Bo w tej chwili nie mamy ludzi, którzy chcą jeździć bezpiecznie, mamy ludzi, którzy chcą uniknąć kary. A ja bym chciał, żeby nasze drogi były pełne ludzi, którzy chcą jeździć wolniej. Dziękuję bardzo.